Tylko w dobrą stronę zwijaj. O Jezu. Przed chwilą było mi zimno. Teraz jest mi już mega gorąco. A jest śliskie błoto. Tu się bez wyciągarki nie przejedzie 5 metrów. O. Odpuść, no. Do następnego drzewa, szampan. Co? Do następnego drzewa. Ja pierdolę. Ale już go wypinać? Bo ja nie wiem, czy starczy tej liny. Bo ja nie wiem, czy liny starczy. To jest za cienkie tam. Za plecami centralnie. No ale to następne to jest tam dalej, bo to jest... Bo bardzo z jednej strony nawija. Co na kurwie dawać? Na kurwie dawać, no. To musisz opony oczyścić. Do końca jedź, do końca, dopóki tam na płasko nie dojedziesz. No niestety na dwa wciągania, jeden i drugi, nie udało się, nawet przy większej prędkości. Może jakby blokada była z przodu, to by było większa szansa, ale bez blokady z przodu to lipa. Zaklejone opony i w ogóle nie mają trakcji. Dobra, Rina! Stop! To i tak mogę wyżej. Możemy pojechać wyżej i tam zrobić obiad po prostu. Bo dopiero jest... Może wiesz co? Może nam zejść? No nie, ale może piścić się. A to już Stasiu decyduje. Tu na poprzednich akcjach offroadowych odsyłam do playlist, żeśmy w deszczu tutaj spali, mieli biwak rozłożony. A to faktycznie zacienione miejsce.
ta rura, kurwa. Bardziej po lewo musisz. Przykład, drony z wbudowaną kartą pamięci mają pewną przewagę, bo na przykład jak ktoś nie wyjmie z czytnika, to ma zawsze chociaż trochę. Do MediaMarktu trzeba podjechać. Ukryć Marku. Masz jakieś karty, człowieku. 256, starczy taka. Następuje wietrzenie śpiwora. Jako, że się 13 zbliżyła, to ja fast foodową dietę mam taką dzisiaj. Proste jedzenie, kabanosy. Jeszcze są bułeczki. No niestety, taka potrzeba. Mam informację z pierwszej ręki. O, nie ma twojego ciśnieniowego? Nie, kurwa, nie będzie hejtu później. Zrobiona kawa, czy nie zrobiona? I na taką łatwiznę poszedłeś? Tak, będzie normalna kawa sypana, kurwa, w kawiarce. Ja czekałem cały rok na to, żeby nagrać kolejny odcinek parzenia kawy przez Mareckiego, a tu takie rozczarowanie. Chciałem dograć szczegóły, tak? Chciałem dograć szczegóły, przebitki, ujęcia. Kurna, tak mnie cisnęli, że nie, no ręce kurde mi się trzęsą. Rano mówię, nie rób kawy, bo będzie trwało półtorej godziny, a to nie wiedziałem, że z czegoś takiego będzie pite. Nie ma, kurna. Lekko teraz będzie. Mariusz, tylko musisz mi dać wodę. Rozstał się tylko młynek niestety. A jak przyszło na warszawskiego zarobasa, jak sypie, to kawa na boki leci do butów. Kto by się tam przejmował? Kafe Luwak, $1500 za paczkę, a niech się sypie. A co? Tak, ma się gest. Warszawskiego zarobasa i słoja, kurwa, starego. Starego słoja. Starego słoja. Jeszcze się nie zdążyłem zameldować w Warszawie. Nie? Nie. A potem ty nie mieszkasz teraz w Warszawie. No nie, no ja teraz jestem Pruszków City. Pruszków pojechał na offroad. Tak się żyje. No. Patrzcie, Rozentala. No nie, nie weźmą zwykłych szklanek. Rozentala za robasy z Warszawy. Ten zapach i aromat. No tak. Jeszcze jakiś ponczuś? Mam czekoladę. I właśnie o to by mi chodziło. Czekolada. W Warszawie to tak wygląda życie. Trzymaj. Przytrzymam ci kawę w Rozentalu. No. O kurwa. Upewniam się, że nie. Zabierz mnie zwykłą z okienkiem. Coccolito dalla Fenesimo Mondelli del Trivioli. Proszę. Tylko taka się komponuje tą kawę. Za tędy pojedziemy. Nie będziemy eksperymentować. Nie, nie. Wkopiemy i nie, bo będzie nas, wiesz co, zaraz nas zastanie zachód słońca i to będzie słabe, żeby się rozbijać po ciemku. Nawet bokiem to są kolejne grube. A dobra, bokiem przejdziemy. Nie, no przejdziemy. Jest kilka dróg. Trzeba tak, żebyśmy się nie ześlizgnęli, nie? Myślę, że tym takim, chociaż tam z kolejny duże. Ty stąd widzisz kolejny, to wiesz jakie one są? Tak. Wielkości człowieka. Bo tu nie fajnie, jakbyśmy się zsuwali w dół. Chociaż widoki, muszę powiedzieć, jesienna Ukraina jest naprawdę ładna. Zresztą jak i w Polsce też jesień jest ładna, jak już kolorystyka się zmienia. Tutaj to w słońce, ale tu widać kolorystykę. I widać kolorystykę Przemysława. I widać tą górę, pod którą podjeżdżamy. I ona na żywo wygląda jeszcze 10 razy straszniej. Chociaż teraz jest najlepsza część dnia, bo jest 14:16. Już trochę obeschło, to co się miało roztopić lodowe, to się roztopiło i na takich górach, to wszystko szybko wysycha, bo trochę wiatr przewieje, trochę słońca. Jest tędy na razie, tak?
to widać, że jakiś kamień jest u dołu, no to jest szansa, żeby złapać przyczepę. Lewo, prawo, szafa. Lewo. Większe kamienie są tu. Bo to, co wyglądało jak kolejna, to jest po prostu drogą. Jeszcze możemy przeskoczyć na drugą stronę. No nie wiem, kurnia. Tu masz kamienie. Zawsze się cofniesz. A mi tam nic nie leży takiego w poprzek, widzisz? Trudno mi powiedzieć stąd. Nie wiem, Przemysław, no ty masz większe doświadczenie, to, to decyduj. Kamienie ci dają przyczepność, nie? Zatem tu jest taki dół wyjebany. Nie wiem, czy tam się w ogóle teraz przebijemy na tamtą stronę. To są ukraińskie drogi. Tylko już nie odpuszczaj, bo jak staniesz, to wiesz, że kaplica. Bardziej lewo. Tak się bardziej w lewo. Ja jadę na prawo, przypadkowo, środkiem. Środkiem? Nie, kurwa. To można jechać, czy nie? Powiedzie, kamieniami jest tak, no średnio. My jedziemy lewą stroną i prawie już jesteśmy na górze. Jest średnio, ale na razie do przejechania, bo jednak na kamieniach się dobrze klinuje. No nie ma takiej kolei, aż tam wygląda dużo gorzej. Nie wiem, na ile takie podjazdy dla odglądających są nużące. Tu są rury od gazociągu, którym rosyjska ropa sobie leci gaz. Gazociągiem to pewnie gaz. I nie wiem, na ile nużące są takie podjazdy, bo mogę zrobić tak, że jakiś lepszy rejestrator podłączę, zamontuję mu kartę dużą, albo wezmę 5 kart i mogę zrobić hotel w rurach. Czasami można spać w rurach. I mogę zrobić taki materiał, na przykład cały nasz przejazd z wszystkimi rzeczami, z nagraniem mikrofonu, z mikrofonu zamontowanego w środku. No i taki film, który będzie trwał, nie wiem, 10 godzin, mogę wrzucić dla tych, co lubią w nocy jeździć offroadem. Lubią, co ja gadam. Także tu w komentarzu czekam na jakieś wskazanie, czy takie coś to jest w ogóle ok, czy to jakiś głupi pomysł, bo wydaje mi się, że głupi, ale może nie jest głupi. Przemysław pokaże wam, jak złamać nogę w rurze. To jest specjalny dzisiaj taka improwizacja. No, Przemysław. Wiesz, że zęby to nie są tanie rzeczy? No, teraz to zaimponowałeś. Jeszcze powinieneś krzyczeć do rury. Chcesz mieć zdjęcie? Echo! Szybkie fotki, szybkie zdjęcie i zjeżdżamy teraz w dół, bo musimy tak się wyrobić, żeby być do jakiegoś miejsca biwakowania, bo na szczycie jest fajnie, bo to wygląda wszystko super, nie? Naprawdę okoliczności przyrody piękne, tylko tutaj zawsze wieje, to zostanie tu na noc, to jest trochę strzał w kolano, tak więc trzeba zjechać gdzieś w dół, żeby być osłoniętym deczko od wiatru i tam próbować znaleźć jakieś drzewo, rozpalić ognisko, no i tam będzie biwakowanie w takim bardziej osłoniętym miejscu. Dobra, nie ma tam objazdu, możemy jechać tędy.
jakoś może się da radę zjechać. Uważaj, bo to jest taki dość duży zeskok, nie? No pod górę tu powiem, kurwa. Jakaś jest po prawej stronie. No właśnie. Tylko tamtą rurę to trzeba zasmarkać spawarką, żeby się tam woda nie wlewa. Gdzie tu? No. Tak to zardzewieje to wszystko. Marek, jakby to do poprawy jest objazd, to jakbyście chcieli tą lżejszą trasą, byście doszli do wniosku, że nie dacie rady, to spokojnie tą poprawą sobie zjedziecie. Tutaj prawo jechałeś czy lewą? Pod górę żeśmy jechali lewą stroną po kamieniach. Ale nie, on teraz zjedzie. Ale już na kamieniach, prawą czy lewą? A tak łamałem się. Łamane było, raz trochę tak, trochę tak.